też sporo o pedofilii, jest też sporo o czasach nam współczesnych. Jest Jan Paweł II, niestety jest kardynał Ratzinger. W kwestii pedofilii przewija się imię naszego papieża. No jest no troszeczkę winy mu tutaj autor przypisuje, znaczy może nie tyle z samych zdarzeń, co tuszowania tych zdarzeń. No jest to sprawa dyskusyjna, no ale coś w tym pewnie jest niestety. Jest też słynna historia odkrycia grobu Piotra, założyciela Kościoła katolickiego w Bazylice Watykańskiej w roku 1939, zresztą odłożona do końca wojny i trzymana w tajemnicy. Tak naprawdę w tym grobie niewiele znaleziono, ale bez wątpienia był to pochówek z tego okresu. No jest też wiele innych rzeczy związanych chociażby z masonerią, ze związkami Kościoła z masonerią. No książka przeciekawa. Pewnie, żeby napisać taką bardzo, że tak powiem, dogłębną historię, potrzeba by znacznie większej objętości. No jest tutaj kilka spraw tylko, czy kilkanaście może spraw związanych z Watykanem poruszonych. W pierwszej części podobnie. Tym niemniej daje nam to jakiś obraz działalności państwa watykańskiego, działalności papieży. No, ja bardzo lubię czytać takie książki i uważam, że książka będzie jakimś bestsellerem na naszym rynku. Zresztą nie tylko na naszym, bo jest światowym bestsellerem. Bernard Lacombe, autor tej książki, przez specjalistów określany jest na przykład jako papieżolog, jako specjalista od na przykład różnego rodzaju Vatican Gate. Według pana, bo często tak się zdarza, że autor, który opisuje jakieś zjawisko, albo chce to zjawisko w jakiś sposób wytłumaczyć, czy też na przykład jeszcze bardziej dowalić. Autor stara się być obiektywny. Być może nie zawsze się to udaje, ale nie do końca jest to jego wina. Nie na wszystkie te sprawy mamy jakieś, że tak powiem, namacalne dokumenty, jest wiele niejasności, no można snuć tylko domysły, ale zdecydowanie stara się być bezstronny. Miał przez jakiś czas dostęp do archiwów watykańskich, niekoniecznie przez cały czas, bo po paru krytycznych artykułach utracił to prawo. Nie wiem, czy w tej chwili znowu, że tak powiem, jest w łaskach dygnitarzy w państwie watykańskim, natomiast bez wątpienia jest to ciekawa książka. Podobno o Ratzingerze wypowiada się w miarę pozytywnie, więc tak, oczywiście. Jest szansa, że... O wielu zresztą, nie, nawet o papieżach za pontyfikatu, których miały miejsce różne, że tak powiem, gorszące czy bulwersujące sprawy, wypowiada się pozytywnie, o samych postaciach. No, nie do końca zawsze była to ich wina, no, jednak dostojników Kościoła w państwie watykańskim jest cała masa. Dokładnie. Nowe tajemnice Watykanu, Bernard Lacombe. 16 nowych historii z państwa watykańskiego. Na samym końcu podróżniczki w gorsecie, krynolinie przez dzikie ostępy, Wolf Kielich. No jest taka moda, zresztą bardzo sympatyczna moda na, że tak powiem, podróże retro, na książki opisujące podróże retro. Jedno z poznańskich wydawnictw ma całą serię książek poświęconych tego rodzaju podróżom. My chociażby mamy w pamięci słynną podróż Kazimierza Nowaka przez rowerem przez Afrykę, chociaż tym rowerem za daleko nie zajechał. Jest wspaniała książka Tadeusza Perkitnego, Podróży dookoła świata, która jest absolutnym hitem, sprzedajemy ją w ogromnych ilościach. A autor, tutaj pan Wolf Kielich, to jest Holender, holenderski dziennikarz, zajął się podróżami pań. Musimy mieć cały czas świadomość, zajmuje się okresem XIX wieku i początku XX wieku. Musimy mieć świadomość, w jakiej sytuacji były kobiety w tym czasie, że właściwie taka przypisane były do roli matek, pań haftujących, ewentualnie zakładających kółka, a podróżujących co najwyżej do Wód lub do Florencji. No jednak kilka kobiet, a może tutaj kilkadziesiąt nawet, że tak powiem, wymyka się tej sztampie i organizuje podróże czasami bardzo sentymentalne, czasami awanturnicze, czasami tragiczne, czasami wręcz zabawne. Książka przeciekawa, panie podróżowały po Afryce, wiadomo, że wnętrze Afryki było wtedy białą plamą, podróżowały po Himalajach, po Syberii, po Papui Nowej Gwinei, Amazonii, także właściwie wszędzie były. Nie wszystkie te podróże, jak już wspomniałem, zakończyły się szczęśliwie. Wiele z tych pań zginęło, szczególnie mam w pamięci taką podróż pań Tini, to są takie Holenderki, była córka, matka i ciotka, które podróżowały po Afryce mniej więcej w okresie Stanleya Livingstona.
no niestety nie przeżyły tej podróży. W pierwszej wyprawie zmarła matka i ciotka, w drugiej wyprawie zginęła z rąk Tuaregów Aleksandretta, czyli córka. Jest też niesamowita postać Florence Baker, kobieta o nieprawdopodobnym życiorysie. Została mąż, słynny podróżnik brytyjski Baker, kupił ją na targu niewolników w państwie osmańskim, gdzieś na terenie dzisiejszej Bułgarii. Towarzyszyła mu w podróży w głąb Afryki, organizowanej właściwie tuż po wyprawie Stanleya Livingstona, właściwie Livingstona już. I wyprawa ta odkryła jezioro Alberta, czyli jedno ze źródeł Nilu, za co zresztą Baker został uhonorowany przez królową brytyjską Wiktorię tytułem szlacheckim. Natomiast na uroczystość nie zaproszono Florence, która już wtedy była żoną, bo w czasie tej wyprawy jeszcze nie, pana Bakera, gdyż no, nie wiadomo było jej pochodzenie i nie mogła dostąpić zaszczytu, że tak powiem, otrzymania z rąk królewskich tytułu szlacheckiego. Tym niemniej do tego tytułu miała prawo. O podróżniczkach w gorsecie, krynolinie przez dzikie ostępy pisze pan Wolf Kielich. Były takie miejsca na pewno w Afryce, gdzie nawet mężczyzna bał się wejść, gdzie nawet mężczyzna bał się zajrzeć. Te panie się nie bały. Dokładnie tak, nie tylko w Afryce zresztą. Podróżowały wśród kanibali z zupełnie przypadkowymi ludźmi, czasami wynajętymi, czy gdzieś tam po dalekiej Syberii, w nieprawdopodobnie trudnych warunkach. No, bardzo ciekawa książka. Ja zresztą te podróże retro bardzo lubię i z dużą przyjemnością te wszystkie książki czytam. Ja pamiętam, jak pan kiedyś do nas przyniósł książkę Ostendowskiego. Tak, to Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt. Dokładnie. To też jest przykład bardzo dobrej literatury retro podróżniczej. Teraz współcześnie mamy Martyna... Wojciechowską. Tak. Zresztą panią Beatę Pawlikowską i wiele innych podróżniczek, chociażby Elżbietę Dzikowską. No ale to trochę jakby inny świat, inne realia i inaczej są przygotowane te podróże. Tam to wszystko to były podróże spontaniczne, zupełnie nieznane. Białe plamy na mapie tak naprawdę. Andrzej Kawecki, Księgarnia Jedynka, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za wizytę, dziękuję, a państwa zachęcamy do czytania książek. Dzisiaj Sophie Loren, Życie jak filmy Sylwii Giacobini. Poznaliśmy również nowe tajemnice Watykanu, a na samym końcu wybraliśmy się w podróż wraz z podróżniczkami z XIX wieku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. A my, drodzy państwo, już za chwilę jeszcze więcej informacji o tym, co się dzieje w tym momencie na ulicy Fredry i ulicy Niepodległości.